Jaya Charyadeva Jaya Shilamraupada. Jest to 11. płyta, 83. ścieżka. Jest to poranna rozmowa z Jego Boską Miłością A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, nagrana 18 października 1975 roku w Denver, w południowej Afryce. Puszcza Kryszna, oni używają ten argument przeciw nam, że wedyjska kultura była najbardziej solidnie założona w Indiach. Tadrańska cywilizacja, oni nie mogą przyjąć zachodniej cywilizacji i stracili swoją własną cywilizację. To jest takie przeszłość Indii. Brytyjczycy nie nauczyli ich, jak przyjąć zachodnią kulturę, ale oni zabili wschodnią kulturę. Rozumiesz? Nie masz pozycji. Nie możesz przyjąć wschodniej kultury, a zachodniej kultury właściwie, i straciłeś swoją własną kulturę. To jest złe szczęście Indii. Oni nigdy nie nauczyli Hindusów, jak się stać faktycznie, żeby tak jak na zachodzie działali. Oni nie dali im wystarczającego wykształcenia. Oni byli tak bardzo przeciwni wyższemu wykształceniu z początku. Oni chcieli jakieś takie osoby, żeby kierowały ich czynnościami. Kupcy i rząd. Jacyś trzeciej klasy, czwartej klasy ludzie. Wykształcenie oznaczało ABCD, to wszystko. Oni mogli znać ABCD i przyjmowali 50-60 rupii zapłaty i szli do domu. I przyjeżdżali codziennym pociągiem i pracowali ciężko tutaj, tylko aby otrzymać swoje pieniądze, dlatego żebyś mógł siebie utrzymać, nic więcej. Żadnego wykształcenia, żadnych pieniędzy, żadnego przemysłu. Oni nie byli nauczani właściwie. Tutaj widzę fabryki i aranżacja jest tak wspaniała. Ale hinduskie fabryki to jest piekło. Piekło, tylko piekło. Brytyjczycy wyeksploatowali Hindusów, a klasa kapitalistów w Indiach, oni nauczyli się, jak jedynie eksploatować swoich własnych ludzi. Puszcza Kryszna, to wszystko. Dawniej ludzie z Manchester eksploatowali Hindusów. Teraz ludzie z Ahmedabad, oni nauczyli się, jak eksploatować. To wszystko. I rząd jest zadowolony, ponieważ płacą podatek. Nigdy nie myśl, czy pracownicy cierpią, będą cierpieć. To tak się dzieje. I stracili swoją własną kulturę. I byli nauczeni, jak pić, jak jeść mięso. To jest fakt.
że Hindusi nie mogą pracować tak ciężko, jak zachodni ludzie mogą pracować. Klimat nie pozwala. Indyjski klimat jest dobry dla spokojnego życia, mniejszej pracy, a umysł jest zaangażowany w duchowy postęp, to jest dar Indii. Oni nie są przeznaczeni do ciężkiej pracy. Ciężka praca nie jest wymagana dla kogokolwiek. To jest zwierzęca cywilizacja, aby pracować bardzo ciężko. Wtedy jaka jest różnica pomiędzy zwierzęciem i człowiekiem? Człowiek musi pracować tak ciężko jak zwierzę. Wtedy jaka jest różnica? Tutaj w zachodnich krajach ich klimat jest również odpowiedni i oni są nauczeni, aby pracować bardzo ciężko jak zwierzęta. I oni to robią. Dlatego materialnie tak prosperują, aby popełnić samobójstwo. Czy tak nie jest? Puszcza Kryszna. To jest prawda. I materialnie zaawansowani, aby popełnić samobójstwo. Czy mam rację, czy nie? Tak, Prabhupada. Puszcza Kryszna, ty powiedziałeś w Śrimad Bhagavatam, że jeśli ktoś chce zwiększyć materialny standard życia, wtedy oni powinni zwiększyć również życie seksualne. I to jest, co oni robią dzisiaj w Indiach. Tak, bez życia seksualnego ktoś nie może być materialnie entuzjastyczny. I jeśli zatrzyma życie seksualne, wtedy stanie się duchowo zaawansowany. To jest sekret. Jeśli zatrzyma życie seksualne, wtedy stanie się duchowo zaawansowany. Jeśli angażuje się w życie seksualne, wtedy będziesz materialnie entuzjastyczny. Taka jest różnica pomiędzy Zachodem i wschodnią kulturą. Cała wschodnia kultura jest bazowana, jak zatrzymać życie seksualne. A tutaj, w zachodnich krajach, jak zwiększyć życie seksualne? Oni jedzą mięso, jajka, piją wino. Te rzeczy będą rozbudzać życie seksualne. I wkrótce, jak będziesz miał zadowalające życie seksualne, ty staniesz się entuzjastyczny, aby pracować ciężko. Dlatego karmi. Małżeństwo jest konieczne, ponieważ bez życia seksualnego nie mogą pracować. A dla gyanich, joginów, baktów życie seksualne jest zakazane. Faktycznie oni nie znają nauki życia, ta zachodnia cywilizacja. Ich życie znaczy to ciało. Ich życie oznacza to ciało. To znaczy, oni nie wiedzą, co jest życiem. A wkrótce, jak życie odchodzi, ciało tam jest. Oni nie mogą tego objaśnić. To jest ich ignorancja. Dlaczego życie jest zatrzymane i są bardzo dumni z postępu? Weź życie znowu, daj. Oni nie mogą tego zrobić. To znaczy, cała podstawowa zasada jest ignorancją.
Mulha Nabijanati, Mogha Karma, no Mogha Gyana Vichatasa. Rakshasi. Harikasa. Ponieważ przyjęli schronienie Prakriti, materialnej natury, oszołomieni i zauroczeni, nie wiedzą, co jest celem życia Mogasza. Wszyscy pokonani. Cokolwiek robią, to będzie bezużyteczne. Nie ma wiedzy. Tam nie ma wiedzy. Puszcza Kryszna. Dlatego z ich postępem wiedzy. Jaki jest postęp ich wiedzy? Oni zwiększają życie seksualne. I faktycznie postęp wiedzy powinien być zwiększeniem życia seksualnego, zmniejszenia życia seksualnego. Oni nie wiedzą, czym jest wiedza. Wiedza oznacza życie seksualne. To jest ich wiedza. Postęp wiedzy znaczy, jak cieszyć się życiem seksualnym, jak skorzystać z aborcji, zabijania dzieci i następnie metody antykoncepcyjnej. Cała rzecz jest na bazie życia seksualnego. To wszystko. Oni nie wiedzą nic za wyjątkiem tych rzeczy. Oni wiedzą, że tam jest kłopot z tym życiem seksualnym, ale nie mogą tego porzucić. Dlatego wszystkie te aranżacje. Przyjmij antykoncepcję, zabij dziecko. To znaczy, cała rzecz jest bazowana na życiu seksualnym. To wszystko. Czy to jest przyjemność? Oni myślą, to jest przyjemność. Połączyć te organy. I to jest przyjemność. Standard przyjemności. Najbardziej trzeciej klasy, czwartej klasy. Bardzo okropny. Pisma mówią, najbardziej ohydny. I oni przyjmują, to jest przyjemność. I oni robią aranżację co do tego. Kiedy pies cieszy się życiem seksualnym, dlatego mają pozwolenie robić to na ulicy. Ludzie mogą to widzieć. Czy to jest bardzo wspaniała scena? Ta sama rzecz jest robiona przez ludzkie istoty. I oni przyjmują, to jest wszystko, wszystko. To jest podstawowa zasada ich szczęścia. To wszystko. Mohini. To jest zauroczenie. Natura zrobiła twarz kobiety tak atrakcyjną, piękną. Ich piersi, ich usta atrakcyjne, ich głos, mowę, śpiewanie. Wszystko bardzo atrakcyjne. Chodzenie. I teraz oni ubierają się jak nadzy. Oni pokazują tylko tą pochwę. Wszystkie inne części ciała są zakryte. To tak się dzieje. Cała rzecz jest bazowana na życiu seksualnym. I to jest tuciam. Najbardziej ohydne.
To zajmie 300 narodzin, aby zrozumieć, że to życie seksualne jest ohydne. Dlatego nie, że natychmiast, tylko słuchając naszego wykładu Bhagavad Gita, oni porzucą to. To zajmie wiele, wiele narodzin, aby to zrozumieć. W wedyjskim systemie życie seksualne jest pozwolone jedynie, aby rodzić dzieci. Ograniczenie. Pozwolone, ale z wielkim ograniczeniem. Według religijnych reguł i zasad. Tak wiele rzeczy Garbu dana. Wtedy pierwszą zasadą jest, nawet jeśli to jest przyjęte, aby zrodzić dziecko, to nie jest sekret. Tam powinno być ceremonia. Wszyscy bramini i krewni powinni przyjść i tam będzie ceremonia i każdy będzie wiedział, że ta osoba będzie miała teraz seks. Będzie miał seks, aby zrodzić dziecko. Nie, żaden sekret. Jak koty i psy. Psy i koty również, one nie robią tego sekretnie. Ludzka istota robi to sekretnie i nie chce tych trosk. Dlatego ich naukowy postęp znaczy, jak zabić dziecko, jak zrobić aborcję, jak przyjąć pigułki antykoncepcyjne, jak rozdawać to, jak pozwolić dzieciom. Tak. Idź, weź te pigułki i nie będziesz miał troski. Dlaczego tego nie zatrzymać, tej troski? Ty nie możesz, ponieważ zwierzęca cywilizacja, ona nie może tego zrobić. Dlaczego nie nauczysz ich, aby stali się dhira, mądrzy? Pozwól mi tolerować to swędzenie smysłowe, brahmachari. To nauczanie nie jest dobre. Zrób to ciągle, cierp. I cierp konsekwencje. I aby zatrzymać to, oni cierpią na tak wiele sposobów. Cierpią. Życie seksualne niedozwolone czy dozwolone, ale efekt jest zawsze cierpienie. Nawet jeśli to jest dozwolone, to jest legalne, wtedy musisz zadbać o żonę, o dzieci, o ich wykształcenie, o ich rozwój i tak dalej, i tak dalej. Cierpienie. I jeśli to jest niedozwolone, wtedy te cierpienia, ty popełniasz grzeszne czynności, zabijasz dziecko, antykoncepcja, z troską, idziesz do lekarza, płacisz i tak dalej, i tak dalej. Gdzie nie ma cierpienia? Czy to legalny, czy nielegalny? Musisz cierpieć. Ci dranie, raz oni zrobili, to jest w porządku. Masz jedno dziecko. Uwolnij się od tego. Nie, znowu. Raz popełniłeś grzeszne czynności, zabijanie dziecka w łonie. W porządku, zatrzymaj to teraz. Nie, znowu. On nigdy nie jest zadowolony. On wie, że poza tym jest cierpienie. Nadal on nie zatrzymuje tego.
Dlatego rozsądna osoba, osoba powinna być wykształcona, aby stała się rozsądna. Czy pozwól mi tolerować to spędzenie, to wszystko? Uchronię tak wiele kłopotów. To jest wiedza. Aby stać się draniem i większym draniem i większym draniem i cierpieć. Czy to jest cywilizacja? Tylko stwarzać ludzi draniami i żeby cierpieli i popełniali samobójstwo? Powiedz im, że on stworzył tę cywilizację, że cierpi i staje się draniem. To wszystko. Dopóki nie stanie się draniem, jak ty będziesz cierpiał? Utrzymaj ich draniami i cierp. To jest naturalna aranżacja, że ty, żywa istota, zapomniałeś o Krysznie. W porządku. Chodź pod moją kontrolę. Bądź draniem, pozostań draniem i cierp. Dlaczego ona to robi? Podporządkuj się Krysznie. Inaczej będziesz cierpiał w ten sposób. To jest naturalny sposób. Ale drań, ponieważ on jest draniem, on nie wie, że jestem pod kontrolą prakriti, materialnej natury. Jej zajęciem jest utrzymać mnie draniem i żebym cierpiał. I oni awansują w wykształceniu. Są zaawansowani. Puszcza Kryszna, ale oni powiedzą, że to tak zwane cierpienie jest faktycznie przyjemnością. To w porządku. Funkcjonuj są przyjemnością. Kto cię powstrzymuje? Ciesz się tą przyjemnością. Jeśli wszystko jest przyjemne, dlaczego przyjmujesz proces antykoncepcyjny? Dlaczego chcesz zabić dziecko? Przyjemność. Dlaczego przyjmujesz metodę antykoncepcyjną, jeśli to jest przyjemność? To jest dowód, jak wielkim draniem jesteś. Próbuj zrozumieć, dlaczego Kryszna powiedział tak wiele razy. Muda Maya Prakrita Gyana. Krishna, najwyższy Pan, mówi w ten sposób. Tam musi być jakieś znaczenie. Ludzka cywilizacja oznacza, aby dać uwolnienie dla ludzkich istot, wygodne życie. Nie powtarzać te same zajęcie jak zwierzęta. To jest ludzka cywilizacja. Puszcza Kryszna. My widzimy praktycznie, że jedynie wielbiciele są tak czy inaczej wolni od niepokoju. Tak, to jest fakt.
my mamy odrobinę niepokojów, tylko ponieważ musimy mieć związek z tym drańskim światem. Inaczej nie mamy niepokoju. Ale przyjęliśmy tą misję, żeby udać się i iść do nich, mówić im prawdę. Dlatego mamy odrobinę niepokoju. Inaczej tam nie ma kwestii niepokoju. Ponieważ mieszamy się z tymi draniami i musimy to robić. Kto przyjął tą misję, dlatego odrobina niepokoju tam jest. To również nie jest tak wiele. Ale musicie wiedzieć, cały świat jest pełen drani i głupców. To nie jest takie wyolbrzymienie. Czy masz jakąś inną opinię? Puszcza Krishna. Nie. Co ty myślisz? Czy zgadzasz się? Puszcza Krishna, oni są mudha. Osłami. Nasz werdykt jest końcowy. Wszyscy dranie i głupcy. Dlatego, kiedy pytałem tych dranie, jakieś pytanie? Zatrzymane. Chodź, jakieś pytanie? Co oni będą pytać? Ja rzuciłem im wyzwanie. Jakieś pytanie? Oni wiedzą, że my byliśmy ukazani jako dranie. Wczoraj, ostatniej nocy, ja powiedziałem, że Ashocharan to jest pozycja każdego. Każdy jest głupcem, draniem. On nie wie, czym jest prawdziwy problem życia. Nikt nie powiedział, że dlaczego nazywasz każdego draniem. W Montrealu jakiś gentleman z Bengalu powiedział: Swamiji, ty używasz bardzo silnego słowa głupcy i dranie. Czy to może być objaśnione inaczej? Nie, to jest jedyne słowo, że wszyscy jesteście draniami i głupcami. To jest jedyne słowo, które może być użyte. Puszcza Krishna, ty raz powiedziałeś, że każdy, kto ma materialne ciało, jest draniem. Drań, to wszystko. I oni próbują utrzymać to ciało. Chociaż dranie wiedzą, że to nie będzie utrzymywane. Ty nie możesz. Ty nie będziesz miał pozwolenia, aby to utrzymać. Ani nie będziesz miał pozwolenia. Nadal oni próbują. To jest niemożliwe. Nie może być pozwolone. I oni próbują. Jak to ciało będzie utrzymywane? My próbujemy. Teraz choroba była zmniejszona. Teraz oni żyją więcej dni. To jest ich głupota. Oni nigdy nie powiedzą: nie, to jest niemożliwe. Nadal oni podtrzymują swoje drańskie wysiłki.
porządku. Puszcza Kryszna. Jest inny znak ich draństwa, że oni nie przyjmują, że całe ich wysiłki, aby utrzymać ciało, poniosą porażkę. Oni widzą, doświadczają. Historia nigdy nie mówi, że jakakolwiek osoba stała się nieśmiertelna, nawet Hirani Kasipu. A co tu mówić o tych małych demonach? Wielki demon jak Hirani Kasipu, on nie mógł. A co tu mówić o tych nieznacznych demonach? Jeden kopniak jest wystarczający, aby ich zabić. Oni nigdy tego nie mówią. Prabhupada, europejska kobieta nigdy nie weźmie takiego ciężaru na głowę w ten sposób. Ale hinduski, one to robią. Nawet szanowana kobieta z rodziny, ona również nosi na głowie. Zobaczysz wiele Gujarati. Proste życie jest naturalne, Puszcza Kryszna. Jak to jest, że szczególnie Europejczycy stali się taką drańską kulturą, ponieważ są rakszasa? Oni jedzą mięso i piją wino i mają niedozwolony seks. Cywilizacja rakszasa. Hirani Kasipu oznacza, Hirania znaczy złoto i Kasipu znaczy miękkie łóżko. Aby nauczyć się, to jest cywilizacja rakszasa. Oni szukają miękkiego łóżka i kopalni złota. My mamy jakiś gości. O, Hare Krishna. Skąd wiesz, że tutaj przyszliśmy? Przez łaskę Kryszny pokazał mi, że wy byliście tutaj. Dziękuję Tobie bardzo. Hare Krishna. Hare Krishna. Jakieś pytania? My omawiamy tak wiele rzeczy. Puszcza Kryszna, czy macie jakieś pytania? My przyszliśmy z domu, ty wiesz. Byliśmy w świątyni. Bhattasaury mówi. Swamiji udał się na spacer. Dlatego to było równie wygodne znaleźć nas tutaj. I my poszliśmy. Ja powiedziałem, chodźmy, przyłączmy się do tego spaceru. Możesz powtórzyć, co ja powiedziałem. Oni mogą usłyszeć. Tak, Krishna opisał tak.
Ty możesz... Nie, ty możesz... włączyć to. Okej, playback. Trzymaj to w ręce. Puszcz ta Kryszna, włącz magnetowy. Oni próbują utrzymać to ciało. Chociaż dranie wiedzą, że to nie będzie utrzymywane. Ty nie możesz. Nie będziesz miał pozwolenia, aby utrzymać. Ani nie będzie pozwolone. Nadal oni próbują. Samochód tam jest. Nie, my będziemy szli. To jest niemożliwe. Na to nie będzie pozwolenia. I oni próbują tego. Jak to ciało może być utrzymywane? Tak, my próbujemy. Teraz choroba będzie była zmniejszona. Teraz oni żyją więcej dni. To jest ich głupota. Oni nigdy nie powiedzą: nie, to jest niemożliwe. Nadal oni podtrzymują swoje drańskie wysiłki. Współczesny postęp nauki. Co faktycznie oni zrobili? Współczesny postęp nauki. Co faktycznie oni zrobili? Rozmawialiśmy o tym punkcie. Tylko źle kierowali. Bhaktivinoda Thakur śpiewał. Wspaniały. On mówi: Jayavidya znaczy materialne wykształcenie, tak zwana materialna nauka. Jayavidya. Widya znaczy wykształcenie. Dlatego ta ekspansja wiedzy znaczy ekspansja wpływu Mai. A rezultatem jest Tumara Bhajane Bada. Ludzie zapomną o Bogu. Z postępem tak zwanej materialnej nauki czy materialnej wiedzy rezultat będzie, że ludzie zapomną o Bogu. Wtedy następnie jest ten materialny świat, który jest tymczasowy, gdzie nie możemy pozostać. My już jesteśmy zauroczeni. Ale ten postęp materialnej wiedzy uczyni nas bardziej zauroczonych. Ja będę pracował jak osioł. To wszystko. Teraz, czy on ma rację, czy nie? Powiedzcie mi. Jego takim oskarżeniem jest, że postęp materialnego wykształcenia jest postępem wpływu materialnej energii. Jeśli mówisz, że co jest tam złego, złym jest to, że my już jesteśmy draniami i to wykształcenie czyni nas większymi draniami. Ja już jestem zauroczony tymczasowym materialnym światem i te rzeczy czynią mnie bardziej zaawansowanym, abym był bardziej zauroczony w tym materialnym świecie. Teraz to jest wersja Bhaktivinoda Thakury. Teraz, jeśli nie lubisz tego, powiedz, jaki jest powód. Thank you.
Powiedz mi. Materialne wykształcenie. My już jesteśmy zauroczeni przez prawa materialnej natury. I im bardziej awansujemy w materialnym wykształceniu, tym bardziej jesteśmy zauroczeni. To jest wersja Bhakti Vinoda Thakury. Jaka jest twoja odpowiedź? Czy ktoś może powiedzieć, że Bhaktivinoda Thakura nie ma racji? Puszcza Krishna. Puszcza Krishna. Ludzie mogą argumentować, że bez wykształcenia my nie możemy nawet czytać wiedzy, którą Bhaktivinoda Thakura mówił. Jak czytać w Bengali, czy sanskryt, czy angielski, czy cokolwiek. To jest prawdziwe wykształcenie. My chcemy, żebyś nauczył się od Bhaktivinoda Thakury, nauczył się od Vyasadevy, naucz się od Narady. Ale dlaczego uczysz się od Freuda, od Darwina i takich drani? Wykształcenie znaczy, powinieneś uczyć się od osoby, która jest autoryzowana, która jest bez błędu, bez iluzji, która nie oszukuje, tak jak my uczymy się od Kryszny. To jest wykształcenie. Ale jeśli uczysz się od drani i głupców, wtedy co jest tym wykształceniem? Wykształcenie oznacza nauczyć się od uczonej osoby. Ale jeśli uczysz się od drania i głupca, wtedy co jest twoim wykształceniem? Wykształcenie jest potrzebne. Ale my potrzebujemy to, co jest faktycznie wykształceniem, co nie jest oszustwem. Ale my będziemy wykształceni, będziemy oszukani. Pracujemy dla tego ciała, którym nie jestem. Czy to jest wykształcenie? Czy to jest oszustwo? Jeśli mówisz, ja przyjmuję mój interes, ja powiem, ja biorę wodę, ja myję codziennie moją koszulę i płaszcz. Czy to jest wiedza? A co z tobą? Twoje pożywienie? Ja nie dbam o to. Ja myję mój płaszcz i koszulę codziennie. Czy to jest wykształcenie? Ty głodujesz codziennie? A utrzymuje swój płaszcz i koszulę bardzo czystą. Czy to jest wykształcenie? To tak się dzieje. Dlatego ludzie są niespokojni. On jest głodny. Co on będzie robił? Swoim samochodem i z tą koszulą i płaszczem i wielkim budynkiem. Dlaczego oni popełniają samobójstwo? Ponieważ on nie jest szczęśliwy. Nie ma pożywienia dla duszy. Kim on jest faktycznie? Czy to jest wykształcenie? To nie jest wykształcenie. Bhaktivinoda Thakura ma rację, kiedy mówi. To materialne wykształcenie znaczy, robi ludzie bardziej osłami. To wszystko. On już jest osłem, ponieważ on jest w tym materialnym świecie i tak zwane materialne wykształcenie czyni jego w pozycji, że jest bardziej. Hindus, kiedy on opuszcza to ciało, kiedy przyjmuje znowu narodziny Swamiji, następnie on rozpoczyna wszystko znowu. Nie, on rozpoczyna. Zgodnie z ciałem on będzie pracował. Jeśli on wejdzie do ciała psa, on będzie pracował jak pies. Jeśli wejdzie do ciała drzewa, on będzie pracował jak drzewo. Stał nagi, bez jakiegokolwiek wstydu. Ty nie możesz protestować. Twoje gałęzie będą odcinane. Te rzeczy są tam. Co oni wiedzą o tej nauce? Krishna mówi, ty musisz przyjąć inne ciało. On nie mówi, jaki rodzaj ciała.
A ty możesz zobaczyć przez praktyczne doświadczenie. Jest 8 milionów 400 tysięcy różnych form ciała. Ty musisz wejść do jednego z nich. To wszystko. Co możesz zrobić? Natura zmusi ciebie. Wejdź do tego ciała. To może być lepsze ciało, czy to może być okropne ciało. Ale ty musisz wejść do innego ciała. Gdzie jest to wykształcenie? Że ja będę musiał wejść do innego ciała po śmierci. I pozwól mi przygotować się, jaki rodzaj ciała ja będę miał. Gdzie jest to wykształcenie? Oni są ślepi. Puszcza Kryszna. Czy chciałbyś teraz wrócić do świątyni Prabhupada? Czas się skończył? My możemy iść, jeśli chcesz. Nie, o jakim czasie my mamy tam się udać? No, my przyjdziemy na wykład do świątyni. Masz samochód? Tak. Ty możesz przyjechać do świątyni? Tak, my przyjedziemy. To wygląda jak drzewo nim, ale to nie jest. Czy mamy wziąć jedną gałązkę? Nie, nie. Jak długo jesteś w południowej Afryce? My urodziliśmy się tutaj. A urodziłeś się wszyscy z was? My urodziliśmy się w Indiach. Puszcza Kryszna, Karmi i Gyani, obydwoje w tym materialnym świecie. Czy Gyani jest uważany za bardziej zaawansowanego niż Karmi? Nie, Gyani jest pomiędzy materialnym i duchowym światem. On próbuje zrozumieć, czym jest duchowy świat, duchowe życie, czym jest materialne, tak wiele. Czy on jest lepszy od Karmi? Tak. Karmi nie ma wiedzy, co jest celem życia. Ale Gyani rozumie, że ja wypełniałem materialne czynności tak długo, ale nie zostałem szczęśliwy. Wtedy jaki jest powód? Przyczyna. To jest Gyani. Czym jest prawdziwe życie? Ale ponieważ nie są szkoleni jako bhaktowie, dochodzą do konkluzji, bezosobowy Brahman jest ostateczny. To jest błąd. Tak czy inaczej, oni są lepsi niż Karmi. Puszcza Kryszna, Gyani są bardzo rzadcy. Nie, bhaktowie są rzadkimi osobami. Jaya Prabhupada.